Bezsenność to stan niewystarczającej jakości lub długości snu. Może on dotyczyć nawet 40% populacji i w większości ma swoją przyczynę. Jednak czasem ta przyczyna może być w zasięgu naszych rąk. Dlatego dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie: czy smartfon powoduje bezsenność? Zacznijmy od tego, jak działa nasz system snu i czuwania. Uwaga, za chwilę nastąpi naukowa paplanina. W siatkówce w naszym oku, oprócz pręcików i czopków, które odpowiadają za widzenie barw, światła, czyli ogólnie za widzenie na co dzień, znajdziemy jeszcze trzeci typ komórek, zawierających melanopsynę, czyli fotopigment reagujący na padające na nie światło. Co ciekawe, ten receptor funkcjonuje i działa też u osób niewidomych, co świadczy i potwierdza fakt, że jest całkiem niezależny od czopków i pręcików. Komórki te zbierają informacje o świetle nas otaczającym. Impuls o braku lub obecności światła jest przesyłany do podwzgórza, a konkretnie do jego jąder nadskrzyżowaniowych. Tam impuls jest dalej analizowany. Jeśli podwzgórze odbierze informację o braku światła, wtedy przekazuje impuls dalej, do gruczołu znajdującego się nieco głębiej w nadwzgórzu, czyli do szyszynki. Impuls od podwzgórza prowokuje szyszynkę do syntetyzowania melatoniny, czyli hormonu snu. W sytuacji jednak, gdy podwzgórze nie przekaże takiej informacji, melatonina nie będzie syntetyzowana. Na funkcjonowanie tego systemu mogą wpływać różnorakie czynniki: stres, alkohol, substancje psychoaktywne, zespół niespokojnych nóg czy bezdech senny. Ale najciekawszą przyczynę nosimy zawsze przy sobie. W 1987 roku badacze z University of Surrey stwierdzili, że wystarczy światło o jasności 300 lumenów, aby stłumić naszą szyszynkę i zahamować syntetyzowanie melatoniny. W 2001 sekcja medycyny snu Harvardskiej Szkoły Medycznej zaobserwowała, że ekspozycja wieczorna na światło o wartości zaledwie 200 lumenów nie tylko wydłuża czas zasypiania o 1,5 godziny, to jeszcze skraca czas działania melatoniny w krwiobiegu o godzinę, czyli łącznie badani mieli skrócony sen o 2,5 godziny. Wspomniałem już o wartości jasności światła, którą są lumeny. Ale są jeszcze inne wartości, którymi możemy opisać światło. Jest to na przykład tak zwana temperatura barwowa. Wyrażana ona jest w kelwinach. 30 tysięcy kelwinów ma błyskawica, 6,5 tysiąca kelwinów niebieskie światło dzienne, 4 tysiące światło o barwie białej, 3 tysiące zachód słońca i w końcu 2 tysiące świeczka. Jak widzicie, im niższa wartość w kelwinach, tym światło bliższe jest do koloru pomarańczowego aż do czerwonego. Posiadając tę wiedzę, badacze z University of Surrey ponownie w 2001 roku przeprowadzili badania i sprawdzili, czy na szyszynkę ma wpływ tylko jasność światła, czy także jej temperatura barwowa. Nie pomylili się. Światło o barwie niebieskiej bardzo intensywnie hamowało syntetyzowanie melatoniny, a tym samym utrudniało zasypianie. Dalsze badania w 2006 roku ustaliły, że światło o barwie czerwonej nie wpływa na syntetyzowanie melatoniny. No dobrze, i teraz pewnie zastanawiacie się, co ma ten tytułowy telefon do temperatury barwowej światła. Pewnie część z was już wie. Otóż ekrany naszych smartfonów i komputerów, a także niestety żarówek energooszczędnych, wydzielają światło silnie niebieskie, silnie zimne, o wysokiej wartości kelwinu, tym samym znacznie, a wręcz krytycznie utrudniając zasypianie. Wyniki testów wykonanych w 2013 roku przez Ośrodek Badania Światła ostatecznie potwierdził tę tezę. Badani używali iPada o ustawieniu 60 lumenów, czyli maksymalnej jasności. Pierwsza grupa badanych używała iPada bez żadnego zabezpieczenia, natomiast druga grupa posiadała okulary, które blokowały niebieskie światło. Zgodnie z oczekiwaniami, grupa z okularami absolutnie nie wykazywała większych problemów z zasypianiem
a wartości melatoniny w ich krwi były prawidłowe. Okej. Teraz powiecie, przecież nie będę chodził spać w tego typu okularach, to bez sensu. Ale muszę was uspokoić, tutaj z pomocą przychodzą technologie. Oprócz wymiany żarówek energooszczędnych na żarowe, możemy zmienić też coś w ekranach naszych urządzeń. I jak to zrobić bez ingerencji w zewnętrzną strukturę smartfona? Bardzo prosto, ściągając darmową aplikację. Eflux możemy zainstalować na komputerach, zarówno tych z Windowsem, jak i Maciem. Tryb nocny zaś możemy zainstalować na Androidzie. Jak się pewnie domyślacie, aplikacje te są nakładką ekranową, która powoduje, że nasze ekrany nie emitują niebieskiego światła, a dodatkowo tłumią jasność do niezbędnego minimum. Linki do aplikacji znajdziecie poniżej w opisie. Okej, załóżmy, że już zainstalowaliście aplikację. Zastanówmy się, czy jest coś jeszcze, co może poprawić jakość waszego snu. Jak najbardziej. Mamy tutaj metody konwencjonalne, takie jak przyjmowanie leku o wdzięcznej nazwie melatonina. Oczywiście, mimo że lek ten jest bez recepty, to mimo wszystko... Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania i skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Możemy sięgnąć też po preparaty mniej konwencjonalne, takie jak napary z melisy bądź męczennicy cielistej. Zwiększa ona poczucie relaksu przed pójściem spać. Jej wadą jest to, że nie na każdego wpływa tak samo skutecznie, aczkolwiek warto spróbować. A na koniec smaczek dla hipochondryków. O przerażającej bezsenności, z którą nie radzi sobie współczesna medycyna. Mowa tu o śmiertelnej bezsenności rodzinnej. To genetyczna choroba niszcząca komórki nerwowe naszego mózgu. Niestety, szczególnie w obszarze podwzgórza. A jak sami dobrze wiecie, jest to obszar odpowiedzialny za cykl snu i czuwania. Pacjenci, u których choroba ta się ujawnia, a ujawnia się z reguły od 30 do 60 roku życia, najpierw mają trudności ze snem, następnie sen staje się absolutnie niemożliwy. Pacjent staje się drażliwy, agresywny, zaczyna mieć halucynacje. Następnie jego ciało traci na masie, staje się coraz słabszy. I tak stan ten trwa aż do nawet kilku miesięcy. Tak, nie przysłyszeliście się. Jest to bezsenność, która trwa nawet kilka miesięcy, a jak wywnioskowaliście z nazwy, kończy się ona nieuchronną śmiercią. Na pocieszenie mogę dodać, że wykryto ją dotychczas zaledwie u 28 rodzin na całym świecie. To wszystko na dzisiaj. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzach poniżej. W opisie, oprócz linków do aplikacji, zostawiam ci też źródła do badań i artykułów, na bazie których tworzyłem ten odcinek. Zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Dobranoc.